Nowy trend robię na Twitchu. Tworzę z Twitcha TikToka. Szkołę oglądamy, jednocześnie gramy, jednocześnie reaguję, jednocześnie ten, odpisuję widzowi na IG, jednocześnie... dobra. Spartiatik! Szkoła życia. Szkoła życia to jest to, tak? Dobra, jedenka. Patologiczna nauczycielka od matmy, która znęca się nad Szymonem. Co? Nie mogę rozszyfrować tego tytułu. Dobra, kawałek obejrzymy, kawałek. Bo podobno to jest dobre, tak widz napisał. Dla twojego dziecka czas... Wygląda jakby w Rosji to kręcili. Dorastania to prawdziwa szkoła życia. Beztroska, radość i nadzieja mieszają się z pierwszymi poważnymi problemami i rozczarowaniami. Świat nastolatka jest często niedostępny dla rodziców, a gdy już do niego zajrzą, mogą być bardzo zaskoczeni. Czy na pewno znasz swoje dziecko? To moje sprawy i moje zasrane życie. Przestań kręcić. Jaka jakość. Filmiki z żulami. 16-letni Szymon ma problemy z matematyką. I pała na dobry humor. Nauczycielka z tego powodu często poniża chłopaka. Mamusia twoja odcinka. Wie, że w kapuście cię znalazła? Takiego głąba jak ty to jeszcze nie widziałam, jak żyje. Pewnego dnia uczniowie nagrywają matematyczkę w akcji. Mózg też się trenuje, nie tylko mięśnia. Dyrekcja szkoły nie chce jednak potraktować na poważnie tego problemu. Teraz dzieciaki nagrywają takie bzdury, wystarczy spojrzeć do internetu. No, do uczniowie mojego live'a. Postanawiają wziąć sprawy w swoje ręce. Trzeba się nią zająć za porządnie. A, wybacz. Bo to głośniejsze niż tamto. Teragi? 16-letni Szymon mieszka w Ostrowcu Świętokrzyskim i chodzi do gimnazjum. Podobnie jak inni uczniowie, jest narażony na ataki agresji ze strony nauczycielki matematyki. Surowa Jolanta Polańska nie toleruje wyzywającego wyglądu uczennic. Do klasy jak do kościoła, bez tej czapeczki. Proszę. A damy dokąd? Do środka. Proszę zmyć ten makijaż, to i zdjąć te błyskotki. Przecież to jest bezbarwny błyszczyk. Spychalska. Już raz żeśmy wyjaśniały tę sprawę, prawda? Olczak, spóźniona, ale przynajmniej nie wygląda jak klon. Polańska ma chopę na punkcie odpowiedniego wyglądu. Współczuję dziewczynom, ale naprawdę niepotrzebnie ją prowokują tymi pomalowanymi ustami i paznokciami. Wiadomo, masz makijaż, nie wchodzisz na lekcję. Macie 5 minut na doprowadzenie się do porządku. Po tym czasie stawiam nieobecność. Ja bym do domu poszedł. Szkoła to nie jest dyskoteka. Nie można się tak pacykować. Szczególnie jak się ma ale tyle ale szkoła lat. To też nie Halloween. To nie jest czemu wyglądasz sprawa. W dupę jak potwór? A bynajmniej nie na moich lekcjach. Przepraszam. Po lekcji matematyki Szymon jest zdenerwowany. To już nie są żarty. Jest zagrożony i może nie zdać do następnej klasy. Joanna, jego koleżanka, próbuje go pocieszyć. Odwróciłam przerąbane. Za 2 tygodnie zawody, a tak ta stara małpa nie chce mnie przepuścić. Jedynka na koniec semestru to jest cios. Polańska gnębi wszystkich, wiadomo, tylko że na Szymona wsiadła dzisiaj strasznie. Ale samo wkurzanie się nie ma sensu. Trzeba koniecznie coś z tym zrobić. Jak chcesz, to możemy razem się pouczyć. I co to da? Wzięła się na mnie. No to no, racja, co teraz zrobisz? Wiem, zajmę się pływaniem. Po co mi ta matma? Po co komu matematyka? Jak będę chciał coś policzyć, to wezmę sobie kalkulator. Niech Polańska się wypka z tym. Ale relini. Ale wiesz, że jak olejesz matwę, to Polańska będzie cię jeszcze bardziej gnębić. Może jakieś korepetycje? Korepetycje? Moja matka nie ma na to pieniędzy. Poza tym nie możesz się o tym dowiedzieć, rozumiesz? Rozumiem. Przykro mi, kapi, ale git, że się udało wyleczyć. Nie chciałabym być na miejscu Szymona, bo wiem, że nie ma najlepszej sytuacji finansowej w domu. Ale nie powinien ukrywać przed matką, że ma problemy z matematyką. Dobra, możemy się pouczyć, ale na razie to ja jadę na trening. Sigma. Pływanie jest dla mnie najważniejsze. Jak Polańska tego nie rozumie, to niech się wypcha. A ten pomysł Aśki na wspólną naukę. Ale już jest chyba dobry. Się wypchała. Matka Szymona dostaje zawiadomienie ze szkoły o zebraniu rodziców. Od dłuższego czasu nie interesowała się ocenami syna. Co tam w szkole? Normalnie. A jak z ocenami? Przepraszam. Przepraszam. Nie słyszałam. Okej. Okay. Nieźle. Matka już dawno nie wypytywała mnie tak o oceny i o to, co się dzieje w szkole. Wygląda na to, że Polańska zadzwoniła i powiedziała, że jest zagrożona. Popatrz na mnie. Dzwoniłeś ze szkoły, tak? Tak.
przyszłym tygodniu jest spotkanie z rodzicami. Chciałam wiedzieć, że nie będę się za ciebie musiała wstydzić. Jego stara wygląda jak Yasuo? A co ty tak słaby jesteś? Nowy skin. Tyle trenujesz, a nic prawie dzisiaj nie zjadłeś? Zjem potem. Ledwo żyję, aktorstwo taki zmęczony. Tu jest jeszcze gorszy niż jestem w szkole. Jestem z niego taka dumna. Mógłby przecież pić albo z kumplami się szlajać. A on codziennie jest na basenie. Od dawna już nie rozmawialiśmy, bo miałam dużo pracy. Muszę to jednak nadrobić. Myślałam, że już po mnie. Na szczęście mama nie wie o moich ocenach i o tym, co się dzieje w szkole. I nie zorientowała się, że kłamie. To wygląda jak parodia szkoły, nie? Się na wywiadówce, co się dzieje. To jest na poważnie, jest TVP program. Polańska oddaje uczniom sprawdziany. Większość ocen to jedynki. Poza Andrzejem, który w przyszłości chce pójść na Politechnikę, nie ma w klasie osoby, która nie miałaby problemów z matematyką. Wiecie, co to jest? Co ja tutaj trzymam w ręku? Kartki. No pytam się, wiecie, co to jest? No czemu milczycie? To są wasze sprawdziany. Wiecie, do czego one się nadają? Tylko do kosza na śmieci. Uf, już myślałem, że do jedzenia, jak wszystko, co widzisz. Proszę bardzo. Żartuję, Andrzej, przepraszam. Tak, świetnie. Już oj, nigdy tak? Nic nie powiem. No pospiesz się szybciej, bo czas leci, wpływa. Dostateczny. Dziękuję. Szymon Bialik. Bójkę ktoś dostał. Szymon Bialik. Podejdź. Proszę bardzo. Pochwal się klasie, ile masz punktów za sprawdzian. Zero. Zero. Świetnie. Jesteś wprost rewelacyjny. Powiedz mi, gołąbie, gdzieś ty był, jak ludzie się uczyli? Na siłowni. O, proszę. Może kolega ma rację. Kolega 60, pieprzona. Sprawdzimy nerdzik twoje się znalazł. Wiadomości. Jeszcze dupę wyliczę. Objętość ostrosłupa. Cisternie. O wysokości 10 cm. Którego podstawą jest trapez o podstawach 4 cm i 3 cm oraz wysokości 2 cm. Dalej, gwiazdo. Pokaż, co potrafisz. Co ty pieprzysz do mnie w ogóle? A, matematyka ci się z plastyką pomyliła chyba. No a dawaj, tobie... Nie, dawaj, dobra, już się mówię liść, kupana do stany. Zanik pamięci w tak młodym wieku? Muszę się opanować. Mózg też się trenuje. Nie tylko mięśnia. No widzisz, pała z kartkówki, pała z poprawy i pała na dobry humor. Co? I do zobaczenia w następnym semestrze. Papa. To ja bym z klasy wyszedł. Po co tam chodzić jeszcze? Nam potrzeba w szkole gwiazd. Jak miałem problem z polonistką, to nie chodziłem po prostu na jej lekcje i tyle. Głupia stala larwa. Sama nie ma mózgu. Nie dam się jej więcej. I tak miałem dwójkę, a ten jej pupilek Andrzejek jeszcze raz coś powie, a dostanie. Co za pacan. A potem się dziwią, że Polańska ich aha nienawidzi. Ciekawe, jak długo pociągnie na tym swoim jak sporcie. Ty w... Kupa mięśni i to wszystko za grosz inteligencji. Co jest w dupę? Nie myślę, żeby zdał do następnej klasy. Znalazł się pieprzony nerdzik. Andrzej chwali się swoim nagraniem z lekcji matematyki. Chce dogryźć Szymonowi, któremu zazdrości sportowych sukcesów. Grozi, że opublikuje film w sieci, aby uśmieszyć kolegę. To jest piękne, bezbłędne. I to nagrali? O matko, wrzucę to do sieci z nazwą Uwaga drastyczne. Oddawaj to. Chcesz dostać? Nie, wrzucę to do sieci. Nigdzie tego nie wrzucisz, oddawaj to. Człowieku, 1000 lajków, jak nie więcej. Zaraz w ryk dostaniesz, oddawaj to. Nie. Dawaj to, rozumiesz? Człowieku, powiem, że to jest jak zarobić. Nic nie powiesz, dawaj. Trzy pałki w jeden dzień. No, ej, Andrzej, spokój. Może jesteś dobry z matmy, ale ostatnio też dostałeś fały za spóźnienie. A to nie ma nic do rzeczy. Nie znam się zupełnie na żartach. Takie sytuacje trzeba nagrywać. Dla przyszłych pokoleń. Wiesz, dla Polańskiej dobrze nie mówię, się dlatego to, czy masz dobre oceny, czy nie. Ona po prostu jeździ po nas jak chce i dziwię się, że tego nie widzisz. Najwyższy czas coś z tym zrobić. Andrzej to kretyn. Co z tego, że jest dobry z matmy? Głupek zawsze będzie głupkiem. Naprawdę, jak taki mądry jesteś, to byś pomyślał chwilę, no, a nie takie rzeczy odwalasz. Chodź. Miałeś taką cysternę Andrzej od matmy? Andrzej jest wyraźnie zmieszany. Andrzej strasznie mnie denerwuje. Niby taki mądry, a zachował się tak słabo. Ale dzięki niemu mamy nagraną Polańską w akcji. I mam już pomysł, jak sensownie wykorzystać to jego nagranie.
Wiem, kto może nam pomóc. Na YouTube'a wstaw. Za namową Joanny grupa uczniów idzie z nagraniem do Marka Migały, nauczyciela WF-u. Nastolatkowie mają do niego zaufanie i wierzą, że pomoże im rozwiązać problem. Który z was to nagrał, tak? Witam, witam. No takiej nauczycielki też nigdy nie miałem, porypane. Pana, pani Polańska. Aż takiej. Pan widzi, jak to wygląda. Kiedy to było nagrane? Dzisiaj, na lekcji. Ona często się tak zachowuje? Bardzo często. Czepia się dlaczego, ale najgorsze jest to, że nas przy tym poniża. Dawno czegoś takiego nie widziałem. Ty, przecież przed chwilą ta popularnica się śmiała, że dobrze przecież pocisnęła. To jest niedopuszczalne. Uczeń ma prawo teraz do poszanowania własnej godności. Szymon ma najgorzej z całej klasy. Nie daje mu spokoju praktycznie cały czas. Właśnie widzę. Chodzi? Jak poza tym, to masz jakiś pomysł, jak poprawić te oceny? Już mówiliśmy, że mu pomogę. Kręci dymy. Dzięki. Moi drodzy, ja się postaram tym zająć. Super. Ty wyślij mi to nagranie. Porządek. I nie udostępniajcie tego dalej. Cieszę się, że przyszliśmy z tym do pana Migały. On jest młody, sam niedawno był w szkole. Na pewno jak rozumie nasze nazwisko? Problemy. Poza tym, chyba zależy mu na tym, żeby Szymon mógł spokojnie przygotować się do zawodów pływackich. Wyobrażasz sobie, że pytają cię tak, było dzisiaj zaliczenie, a ty mówisz tak, na WF-ie, Migała. Zrobił Migała. Zrobił Migała. Czekaj, zaliczenie zrobił Migała. W ogóle... Nie poczekaj. Dobra, nie ważne, nie analizuję tego. Nawet niech tego pan mi nie włącza. To w jaki sposób chce pani sobie niby wyrobić opinię? Właśnie. Wierząc mi na słowo, czy może dzieciakom? Pani Migała, taki pan mądry, a taki głupi. Czy wierzy pan, że oni jej nie sprowokowali? Teraz dzieciaki nagrywają takie bzdury, wystarczy spojrzeć do internetu. Ale pani dyrektor, uważam, że nie możemy bagatelizować sygnałów o pani Polańskiej. A moim zdaniem to są bzdury wyssane z palca przez nieuczące się dzieciaki. Matematyka to dla nich nuda. Laptopy, komórki, to im wystarcza. A proszę spytać informatyków, co by zrobili, gdyby nie było tego przedmiotu. Nie wierzę w to, co słyszę. Nawet nie chciała zobaczyć nagrania. Najlepiej zbagatelizować problem albo zamieść pod dywan. To dla niej najprostsze rozwiązanie. Co? To co ja mam pani zdaniem zrobić w tej sprawie? Zachować zdrowy rozsądek, pani Migała. Zapewniam pana, że pani Polańska jest świetnym pedagogiem i znakomitym nauczycielem. Pozwoli pani jednak. Dyrektorka to głupsza niż ta nauczycielka. Dziękuję. Boję się myśleć, w jakim kierunku ten świat zmierza. Człowiek się dwoi i troi, żeby przekazać pewne zasady młodzieży, żeby wpoić im wiedzę, a oni buntują się i wymyślają jakieś bzdury. Zamiast docenić. Dobra, czarowniczo, zamknij już to mordę. Przekazać. Bo się słuchać się mogę. Naprawdę dziwię się panu Migale, że dał się wciągnąć w igierki. Jeszcze tego samego co dnia nauczycielka matematyki każe Szymonowi poprawić klasówkę. Jest to jednak niezgodne z regulaminem szkoły. Nauczyciele to są jakieś w dupę retardy. Użyj trochę tego mózgu. Nie patrz się, pisz. Pisz, Orle. Bez kolegów z klasy już nie jesteś taki cwaniak. Co ona chrzani? Nigdy jej nie pyskowałem, bo niby po co. Musi mieć już nieźle namieszane w bani, stara panna. Przepraszam, ale pan Migała odwrócił, muszę odebrać. A cóż mnie interesuje pan Migała? Ty jesteś tutaj w klasie i poprawiasz matematykę, rozumiesz? No ale ja mam za chwilę trening. Nie interesuje mnie ten twój trening. Jesteś tu, na mojej lekcji i masz robić to, co ja chcę. Rozumiesz? Albo sport, albo matematyka. To ja już wybrałem, może mi pani jeszcze jedną jedynkę wpisać. A dokąd ty gówniarzu idziesz, co? Twoje miejsce jest tu w klasie, a nie na żadnych treningach. Rozumiemy się, czy nie? I siadaj, głąbie kapuściany, i pisz mi tutaj pracę. Reakcja. Rozumiano? Boże. Nie mam czasu na żarty. Zawsze wiedziałam, że głąbem jesteś i głąbem zostaniesz. Zdenerwowanej matematyczce nie wystarcza, że pani nas trzyma. Zostawia ucznia w klasie i zamyka drzwi na klucz. Co pani robi? Proszę mnie wypuścić. Halo, ocalała pani? Proszę mnie wypuścić! Jest tam ktoś? To wariatka. Może ma menopauzę. Przecież nie żyjemy w średniowieczu. Ktoś musi zrobić z nią porządek. Nie będzie nam gówniarz rządził. Skuszy ją. Nauczanie go tych podstawowych metod matematycznych to mój obowiązek.
obojętnie jakimi sposobami. Wydaje mi się, że gdyby chciał, nauczyłby się sam tego w domu. No, ale widocznie to nikogo nie interesuje, więc biorę ten obowiązek na siebie. Co? Szymon po ponownym napisaniu zaczęłaby się gra. Powinienem przejść dalej, ale nie nawet mam. Ulubione pływanie nie poprawia mu nastroju. Chłopak czuje się upokorzony przez matematyczkę. Wściekły, wraca do domu. Przeszedłem gdzie jest mleko? W lodówce. Czy coś się stało? Nic. No przecież widzę. Nic się nie stało. Dobrze mów powiedziała ta co się baba stało. Stara? Tamta wariatka nawyzywała mnie, poszerpała, zamknęła w sali, nie pozwoliła mi iść na trening. Ale kto ta wariatka? No jak to kto? Polańska. Twoja nauczycielka? No. Szymon, czy ty jesteś normalny? Ja mam uwierzyć, że w waszej szkole dzieją się takie rzeczy? Wiesz, co chcesz. Nie chcę mu się uczyć, więc wymyśla takie bzdury. Nic, tylko pływanie mu w głowie. I co ja mam z nim zrobić? I po cholerę przed mi chwilą go za to chwaliła 5 minut temu. Mogłem jej nic nie mówić, przynajmniej miałbym święty spokój. Następnego matka dnia w klasie panuje grobowa atmosfera. Pani Polańska już wie, że ktoś interweniował w jej sprawie u dyrektorki szkoły. Tak was rodzice wychowali? Na szpiegów i donosicieli? Co jest? Bo co? Polańska wam niepotrzebna, tak? Bo nie umiecie matematyki, prawda, Bialik? Nikt się nie chce pani poznać. My chcemy. Zamknij się, gnojku. Jesteś tuman. Mój mamusia twoja wie, ja bym że w kapuście cię tak znalazła? Na tej lekcji. Takiego głąba jak ty, to jeszcze nie widziałam, jak żyje. Mógł jej w mordę jeszcze dać, Rel? A wy co się gapicie? No teraz to już Polańska zupełnie przesadziła. Ona zawsze była ostra, ale ostatnio to już jej regularnie odbija. Żal mi Szymona. Jest bardzo zżyty z mamą. Na pewno go to zabolało. Stara skorupa. Pewnie nigdy nie miała faceta i wali jej w dekiem. Nie z tego dosyć. Proszę wyjąć telefony na ławkę. Co jest? Nie ma pani prawa. Ale zrelowo. Prawa to mnie ręka spędzi, żeby nauczyć was szacunku do nauczyciela. Andrzej niechętnie wyjmuje z kieszeni telefon i kładzie go na ławce. Pokaż ten telefon. Boże. Matematyczka sięga po aparat, którym zarejestrowano feralną lekcję. Odtwarza nagranie. Jaki aparat? To jest dupę telefon. To twoje? No jak to nie? Jak leży u ciebie na ławce, to czyje to jest? Nie wiesz, kto ten filmik nagrał? Dupę terror. Terrorystka. Ja sama dojdę. Terror. Kto to nagrał? A może ktoś na ochotnika się przyzna, kto to zrobił? A, nie ma odważnych. No fajnie. Ale ja i tak zaraz dojdę, kto to zrobił. Aha. To aha. Chyba z tej pozycji było robione. A, ty szwany lisie. To ty nagrałeś ten taką filmik. Muzyko. To jakaś pomyłka. Ja ci dam pomyłka. Masz obniżoną ocenę na semestr i wynoś się z mojej klasy. Ale... Jak cię nie widzę do końca semestru. Ale... Nie widzę, no i nerdzik powiedziałam. Nie ma żadnego ale. Zejdź z moich oczu, ty podstępna hieno. Ostro pojechała. Nie ma co. Uwalnięta krowa. Co tu się w 16-letni Szymon nie może się uspokoić po tym, co przed chwilą usłyszał od matematyczki. Postanawia, że tego dnia nie wróci już na lekcję. Wypadł, uwaga, dwa. Bagary? Przecież jak dyrektorka wystąpiła opinię, to cię z miejsca ze swoich zguje. Do szkoły chodzę, a debilem nie jestem. Po co jakieś opinie? Albo się umie pływać, albo nie. A z tego, co ja wiem, to całkiem nieźle mi to idzie. Wiesz, że ja się o ciebie martwię. Po prostu nie chcę stracić najlepszego zawodnika. Nie musi pan się martwić. Przecież widzę, że coś nie gra. Szymon to najlepszy pływak w szkole. Martwię się, że jego problemy osobiste mogą negatywnie wpływać na jego formę. Co mam mu powiedzieć, bo chyba nieprawdę. Z matką już gadałem, nikt mi nie chce wierzyć. Szymon jest załamany wydarzeniami w szkole. Odpuszcza sobie trening i wraca do domu. Niestety czeka go tu kolejna nieprzyjemna rozmowa. Matka opowiada o groźbach matematyczki. Szymon, czy ty wiesz, z kim ja przed chwilą rozmawiałam przez telefon? Sądząc po twojej minie, z nikim, kogo warto pamiętać. Z Polańską? Twoją nauczycielką? Zadzwoniła, żeby powiedzieć mi, że mój syn to nie Łuka, ja to niedouczona patologia. Zagroziła też, że Szymon nie przejdzie do następnej klasy. Nauczycielka robi śmieszne telefony z ludów. Nie wiedziałam, co powiedzieć.
Mamo, ja nie wiedziałem, jak ci to powiedzieć. Wystarczyło powiedzieć normalnie. Jak ci mówiłem, co ta wariatka wyprawia, to mi nie chciałaś wierzyć. Szymon, synku, przepraszam. Myślałam, że będzie gorzej. Cieszę się, że nie muszę już ściemniać, kiedy mówię. Teraz to się w dupę pocałuj. Uczniowie są zbulwersowani postawą nauczycielki matematyki. Widzą, że skargi u dyrektorki szkoły nie przynoszą rezultatu. Postanawiają więc wziąć sprawy w swoje ręce. Myślą nad sposobem pozbycia się matematyczki. Nie wiem, co możemy zrobić. Za późno te twoje synku. Trzeba się nią zająć raz na porządnie. O kurde. Bez żadnych półśrodków. Czyli? No właśnie, czyli? Mało domyślni jesteście. Trzeba zapłacić komuś, żeby coś jej zrobił. Skutecznie ją... Nerdzik leć. Usadzić. Teraz na zawsze. Co? Odwaliło ci kompletnie? Nie sądzę, żebyś miał lepszy pomysł. Może wystarczy po prostu nastraszyć. Matko, przestańcie chrzanić. Migała nie dał rady, więc trzeba przekonać rodziców do pomocy. Moi obiecali, że pójdą z tym do dyrekcji i do kuratorium oświaty. I co, znowu się skończy tak jak zawsze. Kujon ma nic plan, dla nas nerd? Nie będzie. Trzeba, nie wiem, zepchnąć ją ze schodów. Nie mogę teraz. Potrącić. Ligo Flegen, co to jest? Nie głupie. Co? Słuchajcie, moi rodzice zgodzili się pomóc, niech Wasi zrobił to samo. Nie. Co oni mówią? Ona jest bezwzględna dla nas, my bądźmy taki, tak samo. Dobra, nie mogę dłużej słuchać tych bzdur. Pogadamy o tym jutro, cześć. Andrzej gada takie bzdury, że po prostu nie wierzę. Mamy zrobić krzywdę tej sfrustrowanej babie od matmy i potem resztę życia spędzić w więzieniu? Tak. Totalna głupota. Musimy zrobić wszystko, żeby rodzice nam dla pomogli. Dobra dalszych pokoleń. Ona nie ma żadnych strupułów, więc my też nie powinniśmy mieć. Albo coś zrobimy, albo to się w ogóle nie zmieni. Nauczycielka matematyki jest wściekła na uczniów, którzy zaczęli skarżyć się na nią u dyrektorki. Nie może również znieść, że nauczyciel WF-u staje po ich stronie. O Boże, co te gnojki tutaj mnie zrobili? Dojdę do tego, kto zniszczył mój samochód i doprowadzę, że zostanie usunięty ze szkoły. Podejrzewam, że jest to robota Szymona, tego bezmózgiego. Daję sobie rękę obciąć, że to on zrobił. Jak ja się teraz tego pozbędę? Czym ja to wyczyszczę? Danielu, co tu się stało? Nie oblicz widzi pan, sobie czymś. Co pana czym pupilki zrobiły? Oblicz. To jest zwykły spray. Proszę pana, niech pan ich nie broni. WF-ista jaki wychilowany. To jest zwykły spray. I niech pan spray pamięta, że na maturze koziołków fikania nikt nie będzie oceniał. Proszę się wstrzymać z takimi osądami, bo jak na razie nie wie pani, kto to zrobił, tak? W przeciwności do pana, mam analityczny umysł. To jest jedyne, co pani ma. Tylko uczuć pani nie ma. Ten napis na samochodzie to rzeczywiście gruba przesada. Ale poleciał. Chociaż nie zmienia to faktu, że Polańska ma coś z głową. Mam tylko nadzieję, że nie zrobił tego żaden z moich uczniów. Po incydencie z samochodem Polańskiej dyrektorka szkoły postanawia zawiadomić policję i rodziców. Powaga dwa. Jeżeli nikt nie chciał pomóc młodzieży, młodzież wzięła sprawę w swoje ręce. Tak jest. Dobrze mówi, stary. Tak, oczywiście. On to zrobił. Ma pan rację. Młodzież wzięła sprawę w swoje ręce, ale musimy i my porozmawiać na ten temat. Czy sądzi pan, że winę za to ja ponoszę? Niech pani zrobi rachunek sumienia. To po prostu bezczelność. I co się dziwić, że młodzież zachowuje się w skandaliczny sposób, skoro takie wzorce wynosi z domu? Ona o sobie mówi? Wystarczy spojrzeć, jaka frekwencja. Spodziewałam się, że przyjdzie dużo więcej rodziców. Tymczasem jest garstka. Kto będzie marnował czas na taką babę jak ty? Z tego, co się orientuje od córki, to jakaś totalna przesada z całą tą aferą. Pani Polańska jest po prostu osobą wymagającą, a dzieciaki, z tego co wiem, są teraz coraz bardziej leniwe. Pani nie rozumie, o czym pani mówi. Tu nie chodzi o to, że pani Polańska jest wymagająca, ale wręcz ona jest nie do wytrzymania. Ona poniża, terroryzuje uczniów. Asia mi mówiła, że szczególnie poniża Szymona Bialika. Proszę pana, nie dajmy się zarobić. Wardęga. Bo co, bo dostał jedynkę ze sprawdzianu? Uważ, że jak ma najlepsze wyniki ze sportu, to już inne, wszystko inne mam mieć na tacy podane? Jak ja mogłam nie wierzyć własnemu synowi? Powinnam była ale porozmawiać co, z nim o tym wcześniej. Wszystko przez to, że tyle pracuję. Może jakby jego ojciec z nami był. A zresztą nieważne. Mam tylko nadzieję, cichą nadzieję, NPC? Że to nie on zniszczył samochód tej
nauczycielki. Proszę państwa, nie kłóćmy się. Sprawę trzeba załatwić i wyjaśnić. Ale kiedy? Jak te walki mu nie służą. Byście państwo porozmawiali ze swoimi dziećmi. No ale my cały czas rozmawiamy. Zapewniam państwa, że szkoła w porozumieniu z policją zrobi wszystko, żeby znaleźć sprawcę i odpowiednio go ukarać. Pani dyrektor, ale dzieci na tym cierpią. No. Cierpią dzieci, cierpi pedagog, cierpi szkoła. Musimy ja nie cierpię, nauczycielki. Bardzo państwa proszę o tę rozmowę z dziećmi, a panią zapraszam do gabinetu. Ja zostaję przy swoim zdaniu. Za moich czasów nauczyciel był szanowany, a teraz, gdyby pani Polańska nie była surowa, dzieciaki by jej na głowę weszli. Ta, czemu masz marynarkę po starym? Ręce opadają. Przepraszam. Dyrektorka nie widzi powiązania z zachowaniem Polańskiej, a z uszkodzeniem jej samochodu. Rozmawiałem z innymi rodzicami. Piszemy pismo, idziemy do kuratora. Ej, znowu wezwanie na rozmowę do gabinetu ciepła woda, nie? Po nodze mi poleci. Znaczy, nie, Dlaczego pani o to chodziło. Do dobra, spokojnie, spokojnie, spokojnie pani. No, spokojnie, no jak ja mam być spokojna? No dlaczego tylko nie, no? Zaraz pani wyjaśni. Proszę tylko spojrzeć. No, mocz. No, patrzę, to nie mocz. No i to krew. Nic nie widzę, pani dyrektor. Poza tym, że jakiś chłopiec pisze po samochodzie. Nie wierzę, że to Szymon. Pani dyrektor, rozumiem pani zburzenie. Wiem, że jest pani ciężko, że sama wychowuje pani syna, ale może gdyby miał trochę więcej dyscypliny. Pani dyrektor, wolałabym, żeby pani sobie darowała takie komentarze. No, dobrze, jak pani woli, ale policja się już zainteresowała tą sprawą. Pytali nas nawet, czy kogoś podejrzewamy. Mumio, Szymon jest porywczy, nie panuje nad swoimi emocjami. Poza tym, dodatkowo obciąża go to, że ma bardzo słabe oceny z matematyki. I co? I chce pani przez to powiedzieć, że mój syn to przestępca? Rodzice w pierwszej chwili idą zaparte. Ślepo bronią swoich dzieci. Rozumiem ich. Dyrektorzy w pierwszej chwili idą zaparte. By bronią swoich nauczycieli. Powagę sytuacji, w porę zrozumieć problem. Wtedy można rozmawiać z dzieckiem i odpowiednio je nakierować. Nie mogłam przecież powiedzieć tej kobiecie, że wydawało mi się, że rozpoznaję bluzę tego chłopaka. Nie jestem jednak pewna, muszę porozmawiać o tym z Szymonem. Nie wierzę jednak, by mógł zrobić coś tak równie głupiego. Nie wierzę w to, żeby był przestępcą. Nie, nie moje dziecko. Po wczorajszym incydencie ale część MPC. Uczniów niepokoi się, że nauczycielka będzie mścić się na nich za pomalowany samochód. No na co się patrzycie, znojki małe? Piszcie. Podział wielomianów, definicja. Proszę, jak ona wygląda, jak dupy żul. Ale to było wczoraj. Bez dyskusji. Podział wielomianów. Ej, no coś się chyba stało. Proszę pani! W końcu. Halo, proszę pani! Ej, Marek, zobacz co z nią! Chyba żyje. Chyba żyje. Halo, słyszy mnie pani? A słyszała pani pterodaktyla. Kiedy nauczycielka nie daje znaku życia, uczniowie wykorzystują tę chwilę. Andrzej wstaje z ławki i telefonem komórkowym nagrywa nieprzytomną kobietę. Dobrze, kiedy próbuje zarejestrować jej twarz, zirytowana Joasia przerywa mu zabawę. Andrzej, no odsuń się, no! Proszę pani, halo! Dawaj ją potocz po klasie trochę. Co się stało? Szymon, dzwoń po pogotowie! Szybko! Proszę pani! Halo, słyszy mnie pani? No, co się śmiejecie, no? Banda pajaców. Ja rozumiem, że Polańska nas gnębi, ale tym razem ewidentnie coś jej się stało. No dobra, zasnęła na lekcji, co za problem. Wreszcie mnie ktoś posłuchał i postanowił wyeliminować Polańską. Wczoraj samochód, dzisiaj to... Pewnie ktoś ją otruł. Ona ma wielu wrogów. Wezwana do szkoły karetka pogotowia odwozi nauczycielkę do szpitala. Kobiecie zrobiono płukanie żołądka. Według przypuszczeń lekarzy kobieta zasłabła po zażyciu sporej ilości środków nasennych. W szkole odbywają się normalne lekcje, ale atmosfera jest bardzo nerd oszalał. Nic. Wszyscy mówią to samo. Od początku lekcji zachowywała się dziwnie. W ogóle. Boże, co teraz będzie? Założył. Będziemy mieć straszne kłopoty. Jestem potwornie zdenerwowana. Żeby tylko media się nie dowiedziały. Jeszcze jedno. Otruli jej babę. Tak się zachowałam, jak przyszedł pan coś z takiego. Tym nagraniem. Nie sądziłam, że to tak się zakończy. Któż mógł to przypuszczać? Co ja mam robić? Ktokolwiek? Ktoś próbował otruć nauczycielkę? Nie wierzę w to, żeby sama nafaszerowała się tymi lekami.
Już wzywają mnie do kuratorium. Że ona takie coś bierze pod uwagę, no, w ogóle. Żeby tylko się Polańskiej nic nie stało. A ten cały Bialik, co pan o nim sądzi? To jest mój najzdolniejszy uczeń. To jest krewki chłopak, ale dobry. Jaki? Jakoś nie wierzę, żeby mógł to zrobić. Rozumiem, ale on ma najgorsze oceny z matematyki i pani Polańska. Leki na senne z tiktakami pomyliła? To jeszcze nie znaczy, że to on, tak? Mam zaufanie do Szymona. Z tiktakami ona raczej czegoś takiego nie używa. Nie wiadomo, co takiemu strzeli do głowy. Wypadki z ostatnich dni odbijają się także na relacjach wśród uczniów. Młodzi ludzie wzajemnie obarczają się winą za zaistniałą sytuację. Masz dostęp do leków? To nic nie zmienia. Jak nic nie zmienia? Jeszcze jedna jedynka i zaraz będziemy walili ze szkoły. Uspokójcie się. Ale ustawa. Jak nie ma sensu? Przez tego pół mózga debila zaraz... Nerdzik leży. Garnij się. To wszystko przez Polańską. Nie zginie w tym szpitalu. Chłopie, co ty wyprawiasz w ogóle? No co, dobrze gada. To kompletny kretyn. Takich to trzeba izolować. Gdyby nie migała, skopałbym mu twarz. Nienawidzę tego pajaca. Szczerze mówiąc, to nie dziwię się, że dzieciakom puszczają nerwy, ale nie mogę im tego powiedzieć. Podczas gdy Szymon jest na dywanie, dyrektorki uczniowie czekają na zastępstwo na lekcji matematyki. Żeby go nie zwolnili. W klasie panuje napięta atmosfera. Bójka pomiędzy Szymonem i Andrzejem ujawnia wyraźnie podział w klasie. Andrzej, mógłbyś chociaż poczekać ze swoimi sądami, aż wszystko się wyjaśni? Czemu tak go bronisz? Bzykasz się z nim? Co ty gadasz? No, nie wiem, czy to wina Szymona. Boże. Nawet jeśli, to nie my powinniśmy to oceniać. Nerdzik. No, błagam cię. Podkomisarz Adam Wojak, komenda policji. Andrzej Nowik. Co tu jest? To ja? Jego znam z jakiegoś filmu tego ale typu. Czemu? Co się stało? Zabierz swoje rzeczy i zapraszam do gabinetu pani dyrektor. Nigdzie nie pójdę. Nie jest prośba. Twój ojciec już tu jedzie. Proszę. To jakaś pomyłka. Na pewno musieliście pomylić. Po co w ogóle wezwali mojego ojca? No bez jaj. Może tylko chcą go przesłuchać. Z nami na pewno też będą chcieli porozmawiać. Policjanci wyprowadzają Andrzeja z klasy. Wkrótce okazuje się, jest że jedna klasa w szkole? Na podstawie nagrań ze szkolnego monitoru. Trzech nauczycieli, dyrektorka, jedna klasa. Andrzej wciągnął sobie na głowę policję. Słuchajcie, jaka akcja. Zatrzymanie Andrzeja w szkole jest policja. Szłam z toalety właśnie. Wiemy, przed chwilą tutaj byli. Widziałam, jak rozmawiał gliniarz z rektorką. Coś poprawili w monitoringu, powiększyli i powiedział, że to Andrzej pomalował samochód. Po co Andrzej miałby to robić? Chciał się zemścić za to, że wyzywała go przy całej klasie? Dla tej szkoły nie ma nadziei, dla tych uczniów. Skoro to Andrzej pomalował jej samochód, to pewnie też on chciał ją otruć. W sumie to ma sens. Pamiętam, co powiedział wcześniej, że trzeba wynająć kogoś, żeby ją uszkodził. Andrzej zostaje zawieszony w prawach ucznia. Nastolatek przyznaje się do uszkodzenia samochodu pani Polańskiej, ale kategorycznie zaprzecza, że podał jej leki nasenne. Dochodzenie policyjne w tej sprawie nadal trwa. Życie w szkole powoli wraca do normy. Cicho, drajdzie. Dzień dobry. Możecie iść do domu. Matematyki dzisiaj nie będzie. Od jutra matematyki będzie was uczył nowy profesor. Ale profesor. Jak to z panią Polańską? Nadal przebywa w szpitalu. Właściwie nie powinnam im tego wszystkiego mówić. Mam jednak wyrzuty, że nie zajęłam się tą sprawą od początku jak należy. Dzieciakom należą się wyjaśnienia. Jest jeszcze coś. Pani Polańska właśnie przechodzi skomplikowaną operację mózgu. Tomograf wykazał guza mózgu, lobotomię, który uciska jej niektóre nerwy, nie, no, a to prawdopodobnie było przyczyną agresji, jakie ostatnio miewała. Boże, to straszne. Kiedy będzie można ją odwiedzić? Myślę, że w najbliższym czasie, jeżeli tylko będzie możliwe, powiadomię was. I będzie miło, jeżeli odwiedzicie panią profesor. Ale po co? Ja nie mam takiego zamiaru. Ja też. Dzieci! Cóż ja słyszę? Przecież to jest wasz pedagog. W trudnej sytuacji się znalazła. Nie zesraj się. Nie możecie. A ty odwiedzasz zaborcę do dziś? I co, to mają tłumaczyć? Mam jej współczuć? Jak ktoś jest chory, to się leczy, a nie gnębi się w szkole. Żal mi Polańskiej. Czyli wychodzi na to, że to w ogóle nie była jej wina. Szymon nie wraca po lekcjach ze szkoły. Matka próbuje się do niego dodzwonić, ale chłopak od kilku godzin nie odbiera telefonu. Ktoś dzwoni do drzwi. Nie no, ona jest kretynką. Zaniepokojona kobieta otwiera drzwi. Na progu widzi dwóch policjantów, którzy pytają o Szymona. Matka zaprasza mężczyzn do środka. Podkomisarz Adam Wojak z komendy policji. Czy zastaliśmy Szymona Bialika? Nie, syna nie ma w domu. A co się stało? Możemy wejść? Ależ jak proszę, proszę, proszę. Czy Halloween pieprzony. Chłop ma cztery oczy.
tego co wiem, jest to bardzo specyficzny specyfik, środek nasenny. I trudno dostępny. Raczej tak. Ale u pani w aptece można go kupić. Wie pan, no nie mam w głowie całej listy leków. Musiałabym sprawdzić prawdopodobnie. Tak się złożyło, że wstępne badania toksykologiczne wykazały, że u pani Polańskiej, nauczycielki pani syna, znaleziono go we krwi. Chyba no dobrze, bo dzięki temu wykryli jej raka w głowie czy coś. Przypomniało mi się, że Szymon kręcił się dwa dni temu po aptece. Jak go spytałam, ale plot czego twist. Szuka, to po prostu mnie zbył. O Boże, czyli to był Szymon. O Boże. Jak to możliwe? O Boże, jak to możliwe? Nie chcę go stracić. Że nie jestem NPC-tem. Do poprawczaka. Ja naprawdę nie istnieję? Nie znaleźliśmy Szymona w ktoś szkole, mnie zaprogramował? Więc przyjechaliśmy do jego domu. W takich przypadkach, gdy podejrzany jest nieletni, zawsze musimy zawiadomić rodziców. To przykra sytuacja, gdy rodzic dowiaduje się, że jego dziecko ma problemy z prawem. I tutaj rzeczywiście jest ofiara i klasa, co tu w jakiś jest? Sposób, też terroryzowana klasa, akceptuje, że jeden jest najbardziej terroryzowany. Jeden ten jest ten najgorszy, ten, który sobie nie daje rady, bo to jest taka typowa ludzka sytuacja. Pan jak nie trafił w Szymona, to trafił we mnie. Więc akceptujemy, że trafia pani Polańska w Szymona co jakiś czas i się nad nim pastwi. Bardzo się cieszę, że prokurator poszedł nam na rękę. Pani dyrektor i trener Szymona również bardzo nam pomogli. Gdyby nie to, że wstawili się za synem i ujawnili nagrania, jak pani Polańska traktuje Szymona, mogło być dużo gorzej. Nie wiem, co we mnie wstąpiło. Strasznie mi głupio z tego powodu. Na szczęście wszystko skończyło się tak, że dostałem kuratora. Byłem u pani Polańskiej w szpitalu. Jest już z nią coraz lepiej. Czekają chemioterapia. Niby przyjęła moje przeprosiny, ale potem nie chciała ze mną rozmawiać. Cała ta sytuacja szkolna jest sytuacją, której strasznie trudno znaleźć wyjście. Pan od WF-u próbował pomóc. Jest bezradny. Uczniowie są bezradni. I ta bezradność bardzo często napędza nas do głupich działań. Tu nie tylko jest bezradność, czyli jest wyjście proste. Jest obrażenie. Baba od matmy na krzesło Andrzej, idzie. Który na początku się wydawał tym pupilkiem pani Polańskiej. Chce się posiedzieć. No w pewnym momencie obrażony działa dosyć mocno, pisze jej coś tam na samochodzie. Szymon robi jeszcze gorszą rzecz, prawda? No ale to jest determinacja, to jest chodzi z bezradności tam? Robimy głupoty. On oglądał z nami odcinek i teraz gada, co myśli? Która nie zwraca uwagi na uczniów, zwraca uwagę na poziom. A ty nie powinieneś prezentów roznosić, jest grudzień. Grzech tej szkoły. Zwracamy uwagę na poziom. Kto a nie to na w dupę jest? Za znęcanie się nad uczniami nauczycielowi może grozić nawet do 5 lat pozbawienia wolności. Tylko? Spotkałeś się z podobnym problemem? Zgłoś się po pomoc. Dziecięcy telefon zaufania Rzecznika Praw Dziecka. 800 12 12 12. 4 betoniarzy. Co to w dupę było? Blank Beats Production. Husaria! Mamy znowu szansę przyjąć Europę! Husaria!